żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. 25 lutego. Żywot świętej Walburgi, przeorysy. Żyła około roku pańskiego 780. Anglia była niegdyś krainą błogosławioną, która wydała wielu świętych. Do nich liczy się też Walburga, córka króla angielskiego Ryszarda, a siostra świętego Bonifacego, apostoła Niemiec. Odebrawszy staranne wychowanie, już od małości okazywała niepospolite dary natury i nadnaturalne łaski na chrzcie świętym otrzymane. W anielskiej niewinności wzrastała na dworze królewskim, a po śmierci rodziców całkiem dziewictwo swe poświęciła niebieskiemu oblubieńcowi, wyrzekła się świata i wstąpiła do klasztoru w Wimburn, do zakonu świętej scholastyki. Miała Walburga jeszcze dwóch braci, którym było na imię Willibald i Wunibald. Ci udali się do Włoch i na Monte Cassino wstąpili do zakonu świętego Benedykta. Później na wezwanie świętego Bonifacego przybyli do Niemiec i pomagali bratu w pracach apostolskich. Z gorliwości wszakże o żniwo ewangeliczne prosili Walburgę, aby przybyła do nich i popierała ich pracę przez nauczanie dziewcząt i zakładanie klasztorów żeńskich. Przyjęła Walburga ono wezwanie z wielką radością, wsiadła na okręt z 30 innymi zakonnicami i po przebyciu ciężkiej burzy stanęła roku 748 w Moguncyi, gdzie się znajdował brat jej Willibald. Pierwszą jej czynnością było, że się udała z kilku towarzyszkami do Turyngii, do brata Wunibalda, z którego pomocą założyła w Bischofsheim klasztor żeński, którego przewodnictwo objęła, cnotami swymi będąc wszystkim świetnym wzorem i przykładem. Podczas kiedy tu rozwijała zbawienną swą pracę, Wunibald udał się do brata Willibalda, który był biskupem w Eichstätt i tam w lesistej, górskiej okolicy założył wielki podwójny klasztor, męski i żeński, zwany Heidenheim. Na przełożoną klasztoru żeńskiego powołał Walburgę, z którą przez wiele lat chlubnie klasztorami zarządzał i swych braci i siostry do chrześcijańskiej doskonałości prowadził. Gdy opat Wunibald roku 761 zakończył cnotliwe swe życie, musiała Walburga objąć zarząd obu klasztorów. To dowodem, jak wielce ceniono jej rozum, jej wypróbowane cnoty i pełną poświęcenia działalność. Wprawdzie Walburga drżała na myśl o odpowiedzialności takiego urzędu, przyjęła go wszakże jedynie z posłuszeństwa, pokładając zarazem wielką ufność w Bogu, który w słabych jest mocnym. Zarządzała obydwoma klasztorami tak mądrze i przezornie, że w tej niewieście podziwiano wszystkie zalety, jakie zwykle tylko u mężczyzn napotykamy. Trudno powiedzieć, czy zakonnicy i zakonnice dla jej roztropności w rozporządzeniach, jako też pokory, czułości i miłości w obejściu kochali ją więcej, niż matkę, czy też dla surowości w przestrzeganiu świętej reguły, stałości w wykonywaniu klasztornego porządku czcili ją więcej niż ojca. To jednakże pewna, iż wszyscy z powodu jej cnót uważali ją jako świętą, co też Bóg cudami potwierdził. Czasu jednego znakomitym, szlachetnym rodzicom w pobliżu Heidenheimu zachorowała śmiertelnie córeczka, przeto Walburga udała się późno wieczorem do strapionej rodziny. Kiedy zaś zbliżała się do mieszkania chorej, wypadło kilka zajadłych psów i zdawało się, że ją rozszarpią. Ojciec córeczki, usłyszawszy szczekanie, wybiegł, aby psy uspokoić. Walburga natomiast stała spokojnie, a kiedy pan domu nadbiegł, rzekła: nie bój się, by Walburgę, służebnicę Chrystusa, miały psy sponiewierać. Jestem w opiece Jezusa i żadnego nie lękam się niebezpieczeństwa. Jak tylko ojciec chorej posłyszał imię Walburga, wyszedł przeciw niej z największym uszanowaniem, wprowadził do domu i przeznaczył jej pokój sypialny, gdzie po podróży wypoczęła. Ona jednakże prosiła, by jej pozwolono samej czuwać przez noc przy chorej, na co rodzice z wdzięcznością przystali. Walburga uklękła więc przekonającej i błagała dla niej Jezusa o miłosierdzie i zdrowie. Bóg wysłuchał swą służebnicę, bo z pierwszym brzaskiem dnia zdrową zupełnie córkę oddała w objęcia rodziców. Tak dom płaczu zamienił się na dom wesela. Po 20-letnim życiu szczęśliwym dla doczesnego i dusznego dobra obu klasztorów, oddała Bogu ducha roku 779. Z ciała jej rozchodziła się miła woń, a z twarzy przemienionej bił cudny blask dziewiczej piękności. Grób jej zasłynął wielkimi cudami. I tak skąpa jedna niewiasta poszła rządź pszenicę i wiązać snopy w samą uroczystość świętego Bartłomieja, który to dzień w owych stronach był wielkim świętem. Gdy wieczorem chciała je zebrać, słoma przylgnęła do jej rąk i żadną miarą oderwać się nie dała. Strapiona niewiasta pielgrzymowała od kościoła do kościoła, ale bez skutku. W końcu udała się do grobu świętej Walburgi. Kiedy po szczerej modlitwie ślubowała,
że nigdy żadnej niedzieli ani święta nie pogwałci, słoma natychmiast od ręki odpadła. Od roku 870 relikwie świętej Walburgi są w Eichstättku publicznej czci wystawione, a z nich płynie biały, przezroczysty płyn, którego użycie bardzo wielu chorym przywróciło życie. Również jest uwagi godnym, że olejek ten płynie obficiej, gdy msza święta odprawia się na ołtarzu jej czci poświęconym, mianowicie zaś podczas podniesienia, wszakże tylko w czyste naczynia. Nauka moralna. Cudownym jest Bóg w świętych swoich. Uwielbia ich cudami i wzbudza w sercach wiernych cześć ku nim. Dla nich budują się wspaniałe świątynie, poświęcają się im ołtarze, a papieże i królowie oddają cześć ich relikwiom. Czyż nie mielibyśmy im czcić ich i miłować, gdy ich Bóg tak odznacza? Święci już na ziemi miłowali gorąco swych bliźnich, o ile teraz większą i doskonalszą ich miłość. Wzywajmy ich przeto z ufnością i polecajmy się ich przyczynie. Czcijmy także ich obrazy i relikwie i według sił upiększajmy ich świątynie i ołtarze. Przede wszystkim jednak winniśmy świętych naśladować. Nie możemy się bowiem im więcej przypodobać ani większej czci im oddać, jak przez to, gdy naśladujemy ich cnoty i idziemy ich świętymi śladami. Mamy więc żywoty świętych nabożnie czytywać i rozważać i z cnót w nich przedstawionych te sobie osobliwie do naśladowania wybierać, które nam stan nasz pełnić dozwala. Naśladować życia świętych w całym znaczeniu niejednokrotnie nie możemy, nie mogąc zakładać klasztorów, ani iść w cudze, pogańskie kraje, aby tam opowiadać Ewangelię Świętą. Ale mamy inny, łatwiejszy sposób, to jest dobry przykład. Miłość bliźniego tego wymaga, abyśmy w wierze i miłości byli żywym obrazem słów Jezusa Chrystusa. Bóg nie wymaga od nas nic nad siły, a do dobrej woli dodaje łaski. Są posty, są jałmużny, częste odwiedzanie kościoła i częste przyjmowanie sakramentów świętych, czyż to nie naśladowanie świętych? Sprawiedliwość strzeże drogi niewinnego, lecz niezbożnik zawstydza i zawstydzon będzie. Przypowieści Salomona, rozdział 13, wers 6. Modlitwa. Święta Walburgo, któraś wszelkie ziemskie zaszczyty porzuciła, aby całkowicie i wyłącznie Chrystusowi się oddać, módl się za nami do Twego boskiego oblubieńca, aby nam dopomógł do wyrzeczenia się świata, a tym samym oddania się zupełnej służbie Bożej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Dla komfortu słuchania nauk zrezygnowaliśmy z reklam na naszym kanale. Jeżeli masz możliwość, aby nas wspierać, skorzystaj z linków w opisie. Błogosławionego dnia.